Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pod ostatnim postem, w którym prosiłem o pytania, było tych pytań naprawdę dużo, dlatego już trzeci z rzędu odcinek pytań i odpowiedzi właśnie do pytań pod tym postem. Teraz pierwsze pytanie od użytkownika PSSP. Co ksiądz myśli o nauczaniu księdza Natanka? Jest to pytanie wcale nie takie proste. Dlaczegoż to? Ano dlatego, że nauczanie księdza Natanka to rzecz niezwykle skomplikowana. Natomiast mogę wskazać w takim materiale z pytaniami i odpowiedziami na jeden bardzo poważny problem. A więc przede wszystkim ksiądz Natanek, pomimo tego, że moim zdaniem był taki moment, kiedy wydawało się, że to może pójść w dobrą stronę, czyli w stronę faktycznie po prostu tradycyjnego katolickiego nauczania. Tak w pewnym momencie ksiądz Natanek zboczył w stronę objawień prywatnych. I moim zdaniem to jest ten fundamentalny problem. To znaczy ksiądz Natanek zamiast przylgnąć do tego, co Kościół zawsze i wszędzie naucza, zaczął szukać jakichś nowych treści, jakichś właśnie objawień w jego nauczaniu. Pewna wizjonerka nagle zajęła bardzo znaczące miejsce i wydaje się, że jest mocno pod jej wpływem. I to zaowocowało takimi bardzo dziwnymi sytuacjami. To znaczy ksiądz Natanek w tej chwili w ogóle nie trzyma się po prostu katolickiego nauczania. Nie trzyma się Ewangelii Pana Jezusa, tylko trzyma się właśnie jakiegoś prywatnego objawienia w liturgii. Tworzy jakieś swoje własne twory, bo wydaje się, że to jest pobożne i to będzie bardziej pobożne, jak zrobię tak i tak i tak. I taki po prostu właśnie ksiądz katolicki tworzy sobie swój własny ryt wedle swojego własnego uznania. No Kościół nigdy absolutnie czegoś takiego nie tolerował. To jest zupełnie nie do pomyślenia, no i to wskazuje na to, że to już nie może w tej chwili pójść w dobrą stronę. To znaczy naturalnie idąc tą drogą nie może pójść to w dobrą stronę. Oczywiście ksiądz Natanek może się nawrócić, porzucić tą błędną drogę tworzenia swojej własnej liturgii i tak naprawdę tworzenia swojej własnej wiary. Bo gdy człowiek tak się przyklei do takiej właśnie wizjonerki i trzyma się jej objawień, no to w praktyce to tworzy z czasem mniejszą lub większą herezję, naukę, która będzie mniej lub bardziej heretycka, no bo tak tutaj właśnie takie objawienie to widzi tak i tak i tak i tak. I oczywiście zły duch potrafi takie rzeczy odpowiednio wykorzystać. I oczywiście tam będzie mnóstwo pobożnych rzeczy w nauczaniu księdza Natanka, w tych wizjach, na których się opiera. Tam będzie mnóstwo pobożnych rzeczy, ale powoli, powoli zły duch będzie już prowadził go w złą stronę. Dlaczego jestem tego taki pewien? Po prostu dlatego, że porzucił drogę katolickiego nauczania. Tradycyjne katolickie nauczanie, to co Kościół zawsze i wszędzie wierzył, tego musimy się trzymać. A za każdym razem, gdy człowiek próbuje stworzyć coś własnego, coś lepszego, właśnie potrzebuje jakichś nowych objawień, jakiegoś nowego wydarzenia, gdy rzuca się na coś takiego, to zły duch na pewno to wykorzysta. Wszyscy tradycyjni nauczyciele życia duchowego mówili, że jak człowiek chce coś wyjątkowego znaleźć właśnie w pobożności, w duchowości, to na pewno znajdzie. I na pewno duch, zły duch mu to podsunie. Na pewno, bez wątpienia. Po prostu duch uwielbia takich, którzy szukają jakiejś wyjątkowości. A człowiek, który zamiast trzymać się tradycyjnej nauki Kościoła, trzyma się właśnie jakichś najnowszych objawień, które gdzieś tam usłyszał, taki człowiek szuka czegoś wyjątkowego. Taki człowiek zbłądzi i widać to gdzieś tam już w tych kuriozalnych sytuacjach, w tym, co się tam w tej chwili dzieje. Liturgia, która jest zupełnie po prostu stworzona na swój własny, według swojego własnego widzimisię. Człowiek nie może tak po prostu tworzyć sobie liturgii. To jest tak bardzo niekatolickie, jak to tylko możliwe. To jest, liturgia jest dziełem Kościoła i Kościół Święty zawsze czuwał nad tą liturgią po to, żeby ona była właśnie taka, jak Kościół tego chce, a nie jak sobie człowiek gdzieś tam wymyślił. I oczywiście reforma liturgiczna, nowa msza, to wszystko jest tragedią, natomiast
Jeszcze większą tragedią jest próba tworzenia sobie tak po prostu liturgii zgodnie z tym, co mi się podoba. A więc uważam, że ksiądz Tatarczyk przede wszystkim ze względu na przyklejenie się do prywatnych objawień zbłądził. A to jest klasyczna metoda, jak można ściągnąć na manowce w miarę pobożną osobę, która nie trzyma się naprawdę katolickiej wiary. Właśnie poprzez jakieś prywatne objawienia. Zły duch uwielbia to robić. Jest to schemat, który powtarzał się wielokrotnie. I jest naprawdę, no jestem zszokowany, że tutaj ksiądz Natanek dał się wciągnąć właśnie w takie prywatne objawienia, bo to brzmi pobożnie, bo to akurat jemu odpowiadało, bo to było w jakiś sposób no, zgodne z jego linią. Natomiast oczywiście zły duch dobrze wie, co człowiekowi trzeba mówić, żeby to było dla niego przekonywujące i tak dalej. Dlatego Kościół Święty zawsze nakazywał ogromną ostrożność wobec objawień prywatnych, bo 99% objawień prywatnych okazuje się fałszywymi. A gdyby to były, gdy pojawia się ten 1% objawień prawdziwych, to i tak trzeba czekać wtedy na aprobatę Kościoła ze względu na po prostu nasze własne bezpieczeństwo. Bo objawień prywatnych nie potrzebujemy koniecznie do zbawienia. Jeśli zostają one dane, to Pan Bóg będzie potrafił sprawić, że zostaną one uznane i wtedy należy za nimi podążać. Wtedy jak najbardziej jest to dobre i słuszne, ale i tak one nie wniosą już nic nowego. To znaczy wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia, mamy już w objawieniu. Tego się trzeba trzymać. Gdy człowiek zaczyna szukać za wszelką cenę czegoś nowego, na pewno zejdzie na manowce. Kolejne pytanie. Pytanie od użytkownika Skoczek 2316. Czy ksiądz nie boi się, że za cenę prałatury personalnej podzielicie los campos, będziecie zmuszeni od czasu do czasu odprawiać nową mszę, zgodą na święcenie nowych biskupów, zgody nie dostaniecie, prawdy o różnych nadużyciach w kościele nie będziecie mogli powiedzieć, wszystko w imię posłuszeństwa itd., itd. No na chwilę obecną nie zapowiada się, jakobyśmy mieli dostać jakieś praktyczne, kanoniczne rozwiązanie naszej sytuacji. Bez wątpienia nie jest słusznym, aby za wszelką cenę dążyć do prawnego uregulowania naszej sytuacji kanonicznej. Oczywiście co do zasady, to jest normalne, że każde katolickie zgromadzenie ma uregulowany status kanoniczny, czyli jest dokładnie określone, w którym miejscu w kościele jest, jaka jest zależność pomiędzy episkopatem, pomiędzy kongregacjami rzymskimi i tak dalej, znaczy pomiędzy kongregacją a rzymskimi zgromadzeniem zakonnym, a rzymskimi kongregacjami. Oczywiście tak powinno być. Natomiast jeśli zgromadzenie zakonne jest prześladowane za to, że mówi to, co mówić powinno, że głosi katolicką naukę, że wskazuje na nadużycia w kościele, jeśli katolickie zgromadzenie ze względu na to nie może dostać statusu kanonicznego, no to nie powinno wtedy za wszelką cenę dążyć do uzyskania tego statusu kanonicznego. Status kanoniczny nie jest najważniejszy dla jedności Kościoła, to znaczy najważniejsza jest jedność wiary, jedność sakramentów, jedność władzy. Wszystkie te trzy punkty jedności, bractwa, świętego bóstwa, dziesiątego jak najbardziej posiada. Oczywiście jeśli chodzi o jedność władzy, to z tym zastrzeżeniem, że nie jesteśmy posłuszni w tym, co może stanowić zagrożenie dla wiary. W myśl słów świętego Pawła sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Kolejne pytanie od użytkownika Hubert Nałęcz. Proszę ojca, mam pytanie odnośnie zarzutów wobec bractwa, że utargowało się z Franciszkiem, że zmonopolizuje dla nich posiadanie mszy wszechczasów. Ma to niby potwierdzać, że bractwo żyje dobrze z obecnym Ojcem Świętym i to, że wysłał w ostatnim czasie do biskupów ankietę dotyczącą tradycyjnej mszy. Dziękuję za odpowiedź. Jest to bardzo takie ciekawe pytanie, które mi osobiście bardzo się spodobało. Natomiast, znaczy spodobało, dlatego że uważam, że jest w nim coś zabawnego. Faktycznie jakby rozumiem, dlaczego to pytanie powstało. Bo jest dosyć szokujące, że papież Franciszek wydaje się bardzo negatywnie odnosić wobec wszystkich takich tradycyjnych wspólnot, które mają uregulowany status kanoniczny. Rozwiązał Komisję Ecclesia Dei, wcześniej cała sprawa z Franciszkanami Niepokalanej. Być może sytuacje były jakoś tam uzasadnione, nie znam ich szczegółowo, natomiast jednoznacznie można odnieść wrażenie, że papież Franciszek nie ceni tych organizacji, tych zgromadzeń związanych z Ecclesia Dei, już nie istniejącym Ecclesia Dei. Natomiast można odnieść wrażenie, że papież Franciszek
z pewną przychylnością odnosi się do bractwa. Udzielił nam swojej osobistej jurysdykcji do słuchania spowiedzi. Kwestia później zawierania małżeństw, którą on również starał się uregulować. Jakby wydaje się, jakby robił pewne kroki takie, które mogłyby wskazywać na to, że w jakiś sposób to nasze bractwo ceni. I to jest dla nas szokujące, dlatego że my przecież mówimy, co myślimy i praktycznie cały czas gdzieś tam z bractwa na całym świecie pojawia się jakaś krytyka wobec niego. I podejrzewam, że no, on chyba musi o tym wiedzieć, że bractwo go po prostu dosyć ostro krytykuje. Na samym tym kanale, naszym kanale można znaleźć sporo takich treści. Tego akurat papież Franciszek na pewno nie zna, ale jakby wiele takich treści jest i bez wątpienia część dochodzi do uszu papieża Franciszka, albo przynajmniej samo nastawienie bractwa. Także nie wiem, dlaczego tak jest. Mi nic nie wiadomo o jakiejś takiej umowie, która miałaby powstać i która by doprowadziła do takiego umowie o zmonopolizowaniu mszy świętej trydenckiej. Wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne, choć jakby rozumiem, skąd to pytanie się bierze. Dla mnie to również jest dosyć zagadkowe, jak to się dzieje, że papież Franciszek okazuje nam pewną, powiedzmy, że sympatię. Pytanie od użytkownika Paula Flor. Jaki ksiądz poleca katechizm katolicki dla świeżo upieczonej tradycjonalistki? O, nawet się to zrymowało. A więc, na pewno przede wszystkim katechizm katolicki kardynała Gaspariego to jest taka absolutna podstawa. Również apologetyczny katechizm księdza Gadowskiego, to już właśnie apologetyczny, czyli troszeczkę bardziej rozbudowany, ewentualnie religia katolicka świętego Józefa Sebastiana Belczara lub też jego obrona religii katolickiej, tego samego autora, świętego Józefa Sebastiana Belczara. Polecam między innymi, tak, to są katechizmy, które znam, które to znaczy katechizmy, te dzieła księdza Belczara. Może nie do końca katechizmy, choć religia katolicka zdecydowanie bardziej. W każdym razie są to książki dobre, przekazujące tradycyjną naukę w sposób uporządkowany i przystępny. Jak najbardziej polecam. Kolejne pytanie, tym razem od użytkownika Wojciech Warela. Pytanie jest takie. Wszystkie wizje końca świata dotyczą katastrof naturalnych, ciemności, głodu. Moim zdaniem cicho zakładają, że człowiek będzie wówczas na ziemi. Co w sytuacji jednak, gdy ludzkość rozejdzie się po świecie i będzie zamieszkiwała orbity lub sąsiednie planety, na przykład Marsa? Na ile uniwersalne są wtedy opisy końca dziejów? Opuszczenie Ziemi to może kwestia 200 lat. Czy koniec świata to będzie jakiś impuls, niczym fala grawitacyjna, przeżywająca całą materię i przestrzeń? Bo opisy, które czytałem, zakładają lokalne ziemskie wydarzenia, typu trzęsienia Ziemi, ciemności, pożary itd. Co kiedy ludzkość będzie rozsiana po wszechświecie? Jak ksiądz się na to zapatruje? Nie wiemy tego, jak będzie wyglądał koniec świata. No na pewno, jak sama nazwa wskazuje, będzie to koniec naszego świata. Czy ludzkość faktycznie rozejdzie się poza planetę Ziemię? Nie wiem. Natomiast oczywiście nawet jeśli, to dla Pana Boga to nie będzie problem. W sensie, jeśli będzie chciał zakończyć to istnienie naszego świata, rozpocząć to istnienie nowego świata, no to oczywiście zrobi to niezależnie od tego, gdzie my będziemy. Jaki rodzaj katastrofy to będzie musiał być, nie mam pojęcia i tak naprawdę myślę, że jest to rzecz dosyć pewnie drugorzędna z punktu widzenia zbawienia naszej duszy, naszego życia duchowego i tak dalej. Na pewno Pan Bóg sobie z tym poradzi. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pytanie kolejne od użytkownika Jula. Pytanie, powiedzmy, zupełnie z innej beczki, ale myślę, że na takie pytanie również czasem warto odpowiedzieć, mianowicie ile ksiądz ma lat? Jestem rocznik 88. Kolejne pytanie od użytkownika Credo in Unum Deum. W zasadzie to dwa pytania. Czy rezygnacja z udziału w nowej mszy dostępnej w mieście zamieszkania podlega pod grzech ciężki? Czy jest dopuszczalna w sytuacji, gdy decyzja taka jest powodowana chęcią związania się tylko i wyłącznie z tradycyjną liturgią i doktryną, wolą oderwania się od wszelkich przejawów herezji i modernizmu w Kościele? Pytanie jest jeszcze dłuższe, ale to co najważniejsze w zasadzie jest tu zawarte. Bardzo dobrze ten użytkownik, czy też użytkowniczka, po nazwie kanału tego nie można wywnioskować, bardzo dobrze jest to pytanie sformułowane. To znaczy dokładnie w takiej sytuacji może to być uzasadnione. A więc po kolei. Człowiek, który dostrzega, że nowa msza jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego wiara w Kościele w tej chwili tak bardzo
kuleje. Jest jedną z głównych przyczyn kryzysu wiary w Kościele. Człowiek, który to rozumie, że nowa msza jest jedną z największych katastrof w historii w ogóle Kościoła, że jest to ryt bardzo wybrakowany, który długofalowo czyni z katolików protestantów. Człowiek, który to zrozumiał, oczywiście ma obowiązek unikać nowej mszy. I oczywiście nie neguję tego, że są pobożni księża, którzy w swojej nieświadomości odprawiają nową mszę. Są mnóstwo pobożnych wiernych, którzy w swojej nieświadomości uczestniczą w nowej mszy. Ale gdy człowiek to zrozumie, że ta msza długofalowo robi z ludzi protestantów, to wtedy oczywiście należy tej mszy po prostu unikać. Nie należy się w żaden sposób pod nią podpisywać, czyli na pewno nie aktywnym w niej uczestnictwem. No i oczywiście wtedy pojawia się pytanie, no ale co z obowiązkiem niedzielnym? Przecież mam obowiązek w niedzielę uczestniczyć we mszy świętej. Jeśli zadamy teologicznie pytanie, czy Kościół poprzez obowiązek uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej może zobowiązać nas do uczestnictwa w rycie, który jest zagrożeniem obiektywnie, zagrożeniem dla wiary. Nawet jak subiektywnie, ja uważam, że dla mnie to zagrożeniem nie jest, to jest obiektywnie i jakby uczestnicząc w nim, w jaki sposób się pod tym podpisuję. Oczywiście odpowiedź na takie pytanie brzmi, nie, Kościół nie może zobowiązać poprzez to przykazanie do uczestnictwa w takim rycie. To znaczy Kościół, tak jak oblubienica Chrystusa, Kościół to nie jest klub piłkarski, którego prawo zapisane jest tym najwyższym, najważniejszym prawem. Najważniejszym prawem w Kościele jest zbawienie dusz i jeśli jakieś prawo takie właśnie tak niższego rzędu w Kościele w jakiś sposób nakazuje coś niedoskonałego, jak chociażby tutaj prawo, które zobowiązuje nas do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej, wydaje się zobowiązywać do uczestnictwa w nowej mszy. Oczywiście właśnie tylko wydaje się. Z punktu widzenia teologicznego jest w zasadzie oczywiste, że takie prawo ze względu na to, że musi ono prowadzić do zbawienia dusz, nie może obowiązywać w przypadku rytów, które długofalowo prowadzą do utraty wiary. Dlatego jak najbardziej właśnie z taką motywacją, wiedząc, że ten ryt niszczy długofalowo wiarę w Kościele, jak najbardziej powinienem go unikać i bez wątpienia Kościół nie chce mnie zobowiązać, Kościół jako oblubienica Chrystusa, jako ten filar i podpora prawdy, nie chce mnie zobowiązać do uczestnictwa w tym rycie. Kolejne pytanie od tego samego użytkownika lub użytkowniczki. Jak katolik odkrywający skarby tradycji, chcąc się z nią związać, ma traktować kwestię nakazanych postów w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym, np. suche dni czy wigilię? Bardzo dobre pytanie. A więc my zachęcamy do praktykowania tych tradycyjnych dni postnych. Są to suche dni, chociażby w naszym kalendarzu na stronie Bractwa można sobie sprawdzić, kiedy są te suche dni. Jak najbardziej tradycyjnie obowiązywał post. Dzisiaj prawo kanoniczne już nie wymaga od katolików postu w te dni. Natomiast, czyli nie ma teologicznych powodów, żeby podważyć ważność samego nowego prawa kanonicznego, dlatego nie obowiązują już te stare przepisy co do postów pod karą grzechu, ale jak najbardziej my zachęcamy do praktykowania. To już jest kwestia dobrowolna, czyli nie jest grzechem, gdy człowiek nie pości w suche dni, nie jest grzechem, gdy człowiek nie pości w jakąś wigilię, na przykład wigilię zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie ten post również już nie istnieje, natomiast jak najbardziej zachęcamy do zachowania tych tradycyjnych postów, ale jest to na zasadzie dobrowolności. I ostatnie już pytanie, użytkownik pani Bieda, święty Franciszek z Asyżu. Czy udzielać komunii ludziom w płaszczach? To jest moje streszczenie tego pytania, bo to było bardzo długie pytanie. Chodzi o płaszcze księdza Natanka. I tak niejako zamyka nam się ten odcinek taką klamrą pod znakiem księdza Natanka. To pytanie jest dosyć długie i takie oględne. No, czy w przypadku właśnie tych osób, które przychodzą w płaszczach, czy w ten sposób one nie wyrażają pewnego przywiązania do tych nauk księdza Natanka, czy nie powinno im się raczej zakazać przyjmowania komunii w płaszczach? Otóż jak najbardziej nie mamy nic przeciwko Chrystusowi Królowi, wręcz przeciwnie, praktykujemy nabożeństwo do Chrystusa Króla, praktykujemy intronizację. Są to rzeczy dla nas jakby bardzo ważne i bliskie. Natomiast te płaszcze niewiele mają wspólnego z nabożeństwem do Chrystusa Króla. Oczywiście te osoby, które noszą te płaszcze, jak najbardziej mają dobre intencje. To nie ulega wątpliwości. Natomiast nie jest to owocem pewnego zagubienia. Te płaszcze raz, że z punktu widzenia takiego praktyczno-artystycznego wyglądają strasznie. Czyli raczej to robi złe wrażenie niż dobre. To znaczy
katolicyzm, Kościół katolicki zawsze starał się to, co dotyczy Pana Boga, żeby to było piękne, żeby to było szlachetne, żeby to było dobre. Liturgia zawsze miała być przepełniona tym, co piękne. No te płaszcze, no są, to jest taki poliester i gdzieś tam naszyty, kwadr wszyty, taki kwadratowy obraz Chrystusa Króla, to wszystko jest takie byle jakie, no niestety. Ale to nie jest najważniejszy argument. Oczywiście najważniejszy argument to jest powiązanie tego płaszcza właśnie z naukami księdza Natanka. Oczywiście nie jest nabożeństwem do Chrystusa Króla, broń Boże, to nie jest żaden problem, ale powiązanie tego z naukami księdza Natanka. Ksiądz Natanek właśnie no ewidentnie podąża złą drogą, o czym już mówiłem i faktycznie dlatego my w naszych kaplicach zawsze prosimy takie osoby, żeby zdjęli płaszcze, żeby nie uczestniczyli w liturgii w tych płaszczach. Nie jest to strój liturgiczny w żadnym sensie i nie powinien być traktowany jako taki. I ze względu na to, że no, wiąże się on właśnie z tymi naukami księdza Natanka, które są wątpliwej jakości, z jego liturgią, która jest ewidentnie niekatolicka, jest jego własnym tworem, a liturgia nie może być własnym tworem chociażby nawet najpobożniejszego księdza. Dlatego jak najbardziej uważam za słuszne, żeby prosić takie osoby, albo nawet wymagać od nich, żeby w trakcie liturgii zdejmowały te czerwone płaszcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.